Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, cześć Wam za nóż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zjazd do zajezdni Annopol. Jest to jedna ze serii Tramwaj Kierunek. Tym razem mówimy o inwestycji, która również jest na Białęce, jak Tramwaj Kierunek Winnica. Jednakże to jest zupełnie inne miejsce i te dwie inwestycje całkowicie są od siebie oddalone i w ogóle ze sobą właściwie nie będą współpracować, czy jakąkolwiek większą integrację pomiędzy sobą. Natomiast trochę się zmieniło od ostatniego filmu, który był już na temat tej zajezdni, który notabene pojawił się 27 maja, czyli prawie już 3 kwartały temu, więc warto byłoby zaktualizować, bo trochę się tutaj już zmieniło, ale więcej jak zawsze niezastąpiony Jakub Sykut, prosto z miejsca wydarzeń. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy przyszłej drodze technicznej przy zajezdni Annopol. Aktualnie, jak widzicie, nie dzieje się tutaj zbytnio nic. Najbliższe plany to modernizacja oraz przebudowa terenu pod przyszły plac budowy. Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana w grudniu 2021 roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, coś tam zaczęło się już dziać. A konkretnie, no dokładnie, mamy już pierwszy etap i najważniejszy element zrealizowany, czyli umowa została podpisana. Jest to jeden z ważniejszych elementów, bez którego oczywiście plac budowy nie rozpocznie się. Natomiast co tu właściwie będzie powstawać? Tak w skrócie, żeby Wam trochę przypomnieć, bo ostatni film był dosyć dawno temu. Została podpisana umowa na nową zajezdnię tramwajową. To będzie piąta zajezdnia w stolicy, a budujemy ją m.in. dlatego, że w Warszawie wkrótce przybędą nowe trasy tramwajowe, na przykład do Wilanowa i wzdłuż ulicy Kasprzaka. No to możecie się domyślać, że to niedługo będzie powstawać, chociaż tramwaj do Wilanowa znowu ma ponowne odwołania, przez co będziemy trochę dłużej czekać. No i tak, ta nowa zajezdnia na Annopolu zajmie powierzchnię niemal 12 hektarów i nocować tutaj będzie mogło ponad 150 bambajów. Jest to naprawdę dosyć duża powierzchnia i duża liczba tramwajów, które tutaj będą mogły się zmieścić. Będą tutaj oczywiście nowe tramwaje Hyundai. No, nie może tak być, że ich tutaj się nie pojawi. W zajezdni będą stanowiska do badania stanu technicznego wagonów, a także lakiernie, myjnie czy tokarka służąca do regeneracji kół w tramwajach. Załoga w nowej zajezdni zajmie się też codziennymi czynnościami jak sprzątanie czy przeglądy wagonów. Długość wszystkich torów na zajezdni wyniesie ponad 14 km, na których będą mogły poruszać się tramwaje serwisowane i oczywiście też nocować. Także będzie się tutaj dosyć dużo działo. Jest to bardzo wielka inwestycja. Jest to wielka zajezdnia, najnowocześniejsza w Warszawie i prawdopodobnie nawet najnowocześniejsza w Polsce. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja powstanie już niedługo. No i właśnie, koszty i terminy. Budowa od momentu podpisania umowy będzie trwać 26 miesięcy i ten licznik już ruszył. Na razie nie wiem nic na ten temat, czy w umowie jest wpisane, iż miesiące zimowe się nie wliczają do budowy. Więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy te 3 miesiące z każdej zimy są też odpadają. Natomiast co jest ważne, to wartość netto tej umowy to jest 532,6 milionów polskiego golda. Jest to naprawdę dosyć dużo. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest polski gold, to jest polski złoty oczywiście. Budowa jest współfinansowana również ze środków Unii Europejskiej. Pełna nazwa projektu to, uwaga, zdziwicie się, budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi około 555 milionów polskiego golda. W ramach tego projektu jest budowany m.in. tramwaj do Wilanowa wraz z tą pętlą i 50 tramwajów też jest zakupionych specjalnie do tego, że też projektu. Także może trochę to dziwić, że tramwaj do Wilanowa, który znajduje się na drugim końcu Warszawy, chciałem już powiedzieć Polski, ale Warszawy, i tutaj zajezdnia, zupełnie w innym miejscu, jednakże te tramwaje muszą skądś jechać. Nie mogą się bezpośrednio teleportować na Wilanowie. Nie powiem, że nie, ale kiedyś w przyszłości może się pojawi jakaś zajezdnia tramwajowa, niekoniecznie na Wilanowie, a na Dolnym Mokotowie, gdzie w przyszłości domyślam się, że będzie dosyć dużo nowych i linii tramwajowych, i nowych tras. Bo tam według mnie
i będzie potężnie się rozbudowywać sieć tramwajowa, jak już powstanie główna, centralna część, czyli trasa bezpośrednio do miasteczka Wilanów. Stamtąd będą odchodziły różne nowe odnogi, które na pewno będą i ciekawe, i będę o nich robić filmy, jeżeli cały czas będę prowadzić kanał na YouTubie. Natomiast wracając do naszej zajezdni, co tu się właściwie dzieje? No i uwaga, możecie się zdziwić, ale dużo się tutaj nie zmieniło. Co prawda zmienił się plac budowy. Macie teraz zdjęcia, zaobserwujcie jak to wyglądało na zdjęciach, nie wiem, najstarsze jakie tam mamy zdjęcie, to wam teraz powinienem się wyświetlić. W lewym górnym rogu ekranu widzicie daty tych zdjęć, no nie są to najnowsze zdjęcia, trzeba przyznać. Trochę czasu już obserwuję tą inwestycję i czekam aż się rozpocznie budowa. A teraz zobaczcie jak to wygląda aktualnie. Coś się zmieniło? Pomijając to, że mamy chyba ponownie zimę, z tego co mi się wydaje, natomiast co się najważniejsze zmieniło, to trochę drzew faktycznie zostało wyciętych. I to jest początek, przygotowanie terenu pod cały plac budowy, a konkretniej roboty zaczną się od niwelacji gruntu, czyli przygotowania wszystkiego pod plac budowy. Oczywiście jakieś elementy biura budowy też będą musiały się tam pojawić. No i trochę tego tam będzie. Co ważne, miejsce, które widzieliście z sykutem, to nie jest miejsce jakieś wyssane palca, że my sobie nagraliśmy gdziekolwiek w polu. To jest miejsce od wyjazdu technicznego z zajezdni Annopol, ponieważ ta zajezdnia będzie miała dwa wyjazdy. Jeden od ulicy, z której będzie faktycznie również wjazd z tramwajami. To jest ulica Inowłocka. Czyli dokładnie jak widzicie tutaj właśnie pętlę Annopol, to tutaj się to będzie znajdować. Tu jest pętla Annopol, tu jest przystanek tramwajowy Inowłocka, to mamy faktory, obok z ważnych obiektów to jeszcze jest trasa toruńska i jeszcze ważniejsze to jest metro Brudno, które się znajduje bezpośrednio stąd, więc jak macie dojazd do zajezdni Annopol, to będzie szybki. Dwa przystanki tramwajem i już jesteśmy. Nie wiem, czy będą przystanki bezpośrednio tramwajowe pod zajezdnią, ale sądzę, że raczej takiego błędu nie popełnią. I też jakieś nocne autobusy powinny tutaj puścić, no bo szanujmy się, jakieś te osoby muszą tutaj dojechać, a większość z nich korzysta głównie ze środków transportu publicznego nocnego, żeby dojechać do pracy. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie wiedziałem tutaj dużego parkingu na terenie zajezdni, ale o tym jeszcze za chwilę. Tutaj jest cała zajezdnia Annopol. I tutaj, jak widzicie, jest właśnie to miejsce, gdzie nagrywaliśmy z sykutem. Dokładnie w tym miejscu, ponieważ gdzieś tu, nie wiem, czy w tym rejonie, czy w tym rejonie, będzie droga ewakuacyjna i techniczny dojazd do zajezdni Annopol. Bo zwróćcie uwagę, jaki to jest wielki obiekt. No nie może być tutaj po prostu jednej drogi ewakuacyjnej, muszą być dwie. Także tak to wygląda. Nie jest tu istotny, będzie wjazd na budowę. Takich nowości to ja jeszcze nie jestem w stanie wam tutaj dokładnie powiedzieć. No i jak widzicie, tutaj jest ta nowa ulica, wzdłuż nie będą pociągnięte tory tramwajowe wraz z nowym, dosyć dużym węzłem tramwajowym, gdzie będą tramwaje mogły zarówno z zajezdni, jak i do zajezdni wjechać w kierunku Żelania Wschodniego, czy bezpośrednio na pętlę Annopol, czy pojechać dalej w kierunku centrum Warszawy. Także, no dobrze, ładnie to wygląda. I ponieważ już drugi raz nagrywam ten materiał, zapraszam was do ciekawostki z sykutem. Powstała specjalna strona internetowa zajezdniaannopol.pl, gdzie możecie śledzić oczywiście przebieg oraz aktualne schematy dotyczące tej inwestycji, mapy i wiele innych. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, mamy stronę internetową. Chciałem powiedzieć zjazd do zajezdni Annopol. Nie, strona internetowa się nazywa www.zajezdniaannopol.pl. Link do niej pewnie już mieliście w karcie i w opisie macie, tak czy siak. Na tej stronie możemy sprawdzić wartość kontraktu, realizację zadania, powierzchnia, liczbę kilometrów, dofinansowanie unijne i inne rzeczy. Także tego jest dosyć dużo. Co jest ważne, to mamy tutaj multimedia, no i aktualności też oczywiście. Kontakty, ciekawe coś w kontakcie. Twoje imię, nazwisko, twój mail, telefon, organizacja, temat. No, pewnie będę musiał się do nich zgłosić, żeby może tam wpaść na jakiś plac budowy czy coś. Natomiast wracając do tego, mamy oczywiście wizualizację, której już widzieliście wcześniej. A tu mamy cały teren zajezdni Annopol. No i tak, jak sobie przybliżymy, to zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, mniej więcej to tutaj wygląda. Inowłocka jest wyciągnięta, tramwaje jadą obok. Od razu mówię, przy tramwajach, my tutaj już cuda nie widzę, jakby tutaj te torowisko tramwajowe robi cuda.
Jakby tutaj jest tak dużo rozjazdów, że oni spokojnie tutaj będą mogli zmagazynować jeszcze parę tramwajów przed samym wjazdem do zajezdni. Oczywiście to jest według mnie dobre podejście, bo tutaj pewnie dwa jazzy by się zmieściły. Tak mi się wydaje. Tutaj jeden krótki pewnie, bo tutaj nie będzie konstali. Na tej zajezdni raczej wątpię, żeby się pojawił kiedykolwiek. Znaczy na pewno się pojawią techniczne jeżdżące, no ale dobrze. Popowiadam wam trochę tutaj, co mamy na tej mapie i co tu możemy zobaczyć. Tutaj, tak jak mówiłem, właśnie jest ta droga awaryjna i ewakuacyjna. Mamy dwie podjednie. Jedna jest przy jednym wjeździe, druga jest przy drugim wjeździe. Mamy plac główny, magazynowy. Mamy na przykład główną halę postojową, gdzie większość tramwaju będzie nocować. Macie, jakie to jest ładnie do zjazdy wszystko, no dużo tego będzie. Dużo, dużo. I tutaj na przykład tramwaje wszystkie mogą właściwie wyjechać bezpośrednio na miasto. To jest dobrą nowiną oczywiście. I z tego co widzę, oni tutaj faktycznie mają niezłe te do zjazdy, więc jak odpowiednio tramwaj wyjedzie z tego co widzę, to on może pojechać pod prąd. No ale mniejsza z tym. Co my tutaj dalej mamy? Budynek garażowy z zapleczem, czyli to jest dla takich pojazdów kołowych, które też mamy w tramwajach. Następnie mamy budynek administracyjny, czyli jakieś biura zarządzanie całym obiektem, zawsze coś takiego musi być. Budynek lakierni, garaż wagonów powypadkowych i pługów. Jestem swoją nogą ciekawy, czy tu będzie jakiś nowy pług, czy po prostu przyjedzie z innej zajezdni, czy z innego obiektu tramwajów. Mamy budynek pod stacji trakcyjnej, wiatę garażową i tu jest budynek pogotowy sieci trakcyjnej. Według mnie oni tu już powinni być od dawna, bo ostatnio był jakiś tam incydent, że jakiś TIR, pojazd ciężarowy wjechał w sieć trakcyjną i no i musieli dosyć żwawo i szybko to naprawić, bo do Żelania Wschodniego nic nie dojeżdżało z tramwajów. Kolejny to jest budynek czyszczenia i mycia, jeden z moich ulubionych. Mamy tutaj dwa elementy tego, nawet trzy elementy tego budynku. Po pierwsze, myjnia przejazdowa 1 i 2. Jak widzicie, każdy tramwaj, który wjeżdża na zajezdnię, musi przez niego przejechać, inaczej się nie da. Musi być zawsze czysty. Kolejny budynek to jest stanowisko gruntownego mycia, czyli jeszcze lepiej wyglądał, zarówno z dołu, jak i z góry. Kolejny budynek jest moim ulubionym budynkiem na terenie całości, czyli budynek prób, budynek testowy. Jak zwał, tak zwał. On się ciągnie, jak widzicie tutaj macie ten tor, który wjeżdża. Nie widzicie go w budynku, ale on też się ciągnie przez całość. Wyjeżdża bezpośrednio tutaj ten tor i mamy tutaj budynek testów. Tutaj będą testowane różnego rodzaju tramwaje, zarówno nowe, jak i po prostu po naprawach, po testach, czy jakichś modyfikacjach tramwajów warszawskich, a dobrze wiemy, że oni też się lubią bawić i usprawniać tramwaje, żeby jak najlepiej funkcjonowały. Także jest to dosyć ciekawy budynek i mamy coś takiego pierwszego w Warszawie. Czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy wcześniej. Kolejne tutaj rzeczy to mamy na przykład hala do obsługi technicznej, mamy kolejny hala napraw, wiata śmietnikowa, magazyn gazów, piaski oczywiście i nie chodzi mi o pętle piaski, tylko piasek do akcji zima. No tutaj ten plac magazynowy. Jest tego dużo, mamy też parking. Proste, parking. Także no, jest tego dosyć dużo. Jest też dosyć dużo zbiorników retencyjnych na wodę, jak tutaj możecie zaobserwować. Jest jeszcze transfostacja. No, mamy tutaj dosyć dużo tych obiektów. Ładnie jest to pooznaczone. Nie wszystkie obiekty są podpisane, bo jak kliknę na tory tramwajowe, no to jak widzicie nic nie ma. A jak kliknę w ogrodzenie, to jeszcze większe cuda się pojawiają. Czekajcie. Gdzieś tu był taki fajny obiekt 13. O, to jest na przykład bez nazwy. O, a to jest obiekt 10. Także jest ładna mapa. Szkoda, że nie jest na OpenStreetMap, ale zawsze się o to będę czepiać, więc jeszcze sądzę, że jakoś nam się uda na serwerze to naprawić. No i co dużo mówić, zapraszam was serdecznie na tą stronę, abyście sami sprawdzili, jak to wygląda. No, ewidentnie będzie to jedna z najnowocześniejszych zajezdni tramwajowych w Polsce. Jak nawet i nie najnowocześniejsza. Ale wszystko będziemy mogli obserwować podczas budowy. Bo jak rozpocznie się już budowa, a będzie to niedługo, bo prace tutaj raczej szybko ruszą, żeby to wybudować szybko, bo też termin budowy nie jest jakiś strasznie odległy, to filmy będą się pojawiać co mniej więcej miesiąc lub dwa miesiące, w zależności od intensywności mojego wolnego czasu i prac na budowie. Także jestem tego ciekawy i mam nadzieję, że będziemy mogli ładnie obserwować i dobrze, jak powstaje piąta zajezdnia tramwajowa Annopol w Warszawie, która już kiedyś miała powstać w Warszawie, ale nie powstała wtedy.
I więcej o tym chyba mówiłem w ostatnim filmie, więc się już nie będę powtarzać. I na stronie tutaj też powinniście znaleźć w zakładce historię, jeśli taka jest. Natomiast jeżeli ten materiał Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze powiem jedną rzecz, dlaczego według mnie ta zajezdnia w tym miejscu jest bardzo dobrej lokalizacji. A mianowicie znajdujemy się tutaj zaraz przed Brudnem. Tutaj mamy dwie linie tramwajowe na Żeleń Wschodni, gdzie będzie jedna tylko niedługo już jeździ, bo 41 raczej zniknie. Mamy kolejne tutaj trzy linie do Annopolu. Łącznie mamy 5 linii tramwajowych. Powiem Wam, że to jest dosyć duży rozmach tam linii tramwajowych i one dojeżdżają praktycznie prawie wszędzie. Także według mnie to jest bardzo dobra lokalizacja, bo 5 linii tramwajowych, które może się rozpocząć bezpośrednio trasę stąd, dla Brudna to jest sama dobra nowina. Po pierwsze, będzie jeździć więcej tramwajów rano, bo będą musiały wyjechać na miasto na wszystkie linie. Po drugie, wieczorem będzie ich więcej też jeździć, bo wszystkie będą musiały wrócić do zajezdni. Co oznacza jednoznacznie, że dla Brudna to jest tylko i wyłącznie dobra nowina, bo zarówno rano będą mogli wcześniej już jeździć większą ilością tramwajów i większą ilością linii nawet niż te 5, bo te tramwaje pewnie będą stąd wyjeżdżać też na linie tramwajowe, które są niedaleko, jak na przykład jedynka z zajezdni Żoliborz, co jest bardzo ciekawe. Natomiast wracając tutaj, będzie tak samo również nocą, kiedy większość linii tramwajowych po prostu będzie już zjeżdżać do zajezdni i będzie większy wachlarz linii tramwajowych pokazujących się tutaj. Także według mnie to tylko i wyłącznie dobra nowina. I czekamy, aż rozpocznie się budowa. Do zobaczenia już wkrótce. W niedzielę pewnie będzie. Zapraszam do metra na Brudnie. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!